Dzień dobry. W 2013 roku pokazało się ciekawe rozwiązanie zintegrowanego elektrycznego hamulca postojowego, rozwiązanie od firmy ATE. Dlaczego dopiero teraz zechcieliśmy nagrać film na ten temat? No rzeczywiście, na początku to rozwiązanie było rozwiązaniem, którym się zajmowały serwisy autoryzowane. My mówiliśmy o tym od początku na szkoleniach, ale to i tak trafiło do garstki. Na dzień dzisiejszy to rozwiązanie już jest dostępne w aftermarkecie, czyli u dystrybutorów marki ATE możemy zakupić albo kompletny zacisk, albo jego części składowe. Co więcej, jak widać, jest dostępny w 4 opcjach, różne kolory wykonania, czyli albo możemy sobie już zakupić pomalowany zacisk, żeby pasował do naszego samochodu, albo wybrać kolor identyczny jak rozwiązanie to pierwszomontażowe. Z czego taki zacisk się składa? Z serwomotoru, ten serwomotor też jest dostępny jako część zamienna, oraz z części pozostałych części hydraulicznej, czyli uszczelki przeciwkurzowej tłoka, uszczelki uszczelniającej, tłok hamulcowy, wszystkie tuleje prowadzące. I tutaj dla przypomnienia zostawiłem sobie, żeby nie zapomnieć, stworzeń prowadzący. Pamiętamy, że w połączeniach ATE tego połączenia nie smarujemy. Te części mają pracować na sucho. Zanim rozbiorę zacisk i opowiem o jego budowie wewnętrznej, ten uszczelniacz, który uszczelnia połączenie serwomotoru z samym zaciskiem. Pamiętajmy o tym, żeby przynajmniej co drugą wymianę klocka hamulcowego sprawdzić, w jakim on jest stanie, czy tutaj nie dostaje nam się woda przez złe uszczelnienie, bo korozja na tym połączeniu doprowadza do pęknięć serwomotoru. To jest część, którą powinniśmy dokonywać podczas serwisu. Sam napęd wewnętrzny. Zdradzę wam ten rodzaj napędu, ale wezmę drugi zacisk. O tym jeszcze za chwilkę coś powiem. Serwomotor sterowany prądem płynącym w układzie powoduje, że obraca się wałek i obracający się wałek dociska nam popychacz, obraca nam popychacz, dociskając denko tłoka w funkcji hamulca postojowego. To połączenie popychacza i wałka prowadzącego jest ułożyskowane kilkadziesiąt kulek pracującym na tej bieżni. Tu ich oczywiście nie ma. Wyleciały. Popróbowaliśmy pierwszy raz, rozbierając ten zacisk, wypchnąć tłok hamulcowy, obracając właśnie wałkiem. I kiedy już tłok hamulcowy nam wypadał, wysypało się też kilkadziesiąt kulek z tego połączenia. Ale kiedy już mam to rozebrane, mogę powiedzieć o czym. Te bieżnie na tym rodzaju połączenia są smarowane płynem hamulcowym. Brak wymiany płynu hamulcowego powoduje, że zawodniony płyn hamulcowy doprowadza do szybkiej korozji tego połączenia. I ten element będzie do wyrzucenia. Może to być u was w warsztatach jednym z argumentów przekonujących klienta, żeby jednak ten płyn hamulcowy wymienić. Jak w takim razie tego tłoka wyciągnąć, tak? Popatrzcie, no, ten rodzaj połączenia powoduje, że tłok musi się swobodnie poruszać w funkcji pracy hamulca zasadniczego. W związku z czym, jeżeli jest tłok ruchomy, spróbujmy go wybudować z zacisku. Jeżeli nie, użyjmy ciśnienia płynu hamulcowego, żeby go spróbować wyciągnąć z zacisku. Bo jak będziemy kręcić wałkiem i rozsypią nam te kuleczki wszystkie, nie ma nigdzie schematu, jak to poskładać. No chyba, że skorzystacie z naszej hotlinii, bo już sobie to opisaliśmy, jak po kroku to zmontować, a nie ma tego nigdzie indziej dostępnego. Sam serwomotor. Rodzaj przekładni jest tu zupełnie inny. Zupełnie inny rodzaj, ponieważ jest tu rodzaj przekładni ślimakowej. Jest tutaj ułożyskowany solidnie wałek z przekładnią ślimakową. Ten rodzaj przekładni powoduje, że jest zdecydowanie zmniejszony prąd potrzebny do sterowania zacisku elektrycznego hamulca postojowego. Spowodowało to też, że sterownik w większości wypadków nie jest osobnym podzespołem, tylko już jest częścią agregatu ESP, elektroniki agregatu ESP.
Tutaj przestrzegam przed zasilaniami rewersyjnymi, które niektórzy w warsztatach stosują, żeby zdezaktywować elektryczny hamulec postojowy. Nie. Należy do tego używać testera diagnostycznego i przeprowadzić krok po kroku procedurę wymiany klocków hamulcowych.